Dzień dobry, mamy dzisiaj poniedziałek, 5 lipca, godzina 12, a to jest tydzień na GPW. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii fal Eliota. Jeśli chodzi o polski rynek, prawdopodobnie wchodzi on w fazę konsolidacyjną przed finalnym, ostatnim zrywem byków, która dokończy strukturę wzrostową zapoczątkowaną na przełomie kwietnia i maja. Zarówno WIG, jak i WIG20, które Państwo widzą obecnie na ekranach, wybijał się wtedy górą z formacji trójkąta, która najprawdopodobniej zakończyła falę B w podwójnym wzrostowym zygzaku WXY. Na chwilę obecną, po wybiciu z tej formacji, możemy zidentyfikować falę pierwszą, drugą, trzecią i prawdopodobnie kształtuje nam się pędzący trójkąt, z którego raz jeszcze cena wybije się górą. Oczywiście skutkować to będzie powstaniem dywergencji na oscylatorze technicznym RSI, a ponadto będzie to ruch wieńczący. W przypadku WIG20 zatrzymamy się na 61,8% zniesienia Fibonacciego fali B, przepraszam, i będziemy kontynuować tego pędzącego trójkąta w ramach fali B w długoterminowym, wieloletnim zygzaku spadkowym. Natomiast w przypadku indeksu WIG będzie to finalizacja piątej fali w wieloletnim klinie kończącym. Jak Państwu już mówiłem kilka tygodni temu, przedstawiając alternatywny scenariusz falowy dla indeksu WIG, główny indeks rynku przy ulicy Książęcej dołączył do indeksów giełd wschodzących, które to w styczniu wybiły się górą z formacji klina. Jeśli chodzi o indeks WIG, dopiero został poprawiony szczyt w ubiegłym miesiącu. Takiego wyraźnego wybicia jeszcze na wykresie technicznym nie widać, więc można założyć, że w lipcu z tego indeksu wybijemy się górą i prawdopodobnie powtórzy nam się sytuacja z 2018 roku, kiedy to indeks znajdował się raptem moment powyżej historycznych szczytów i następnie rozpocznie się odwrót. Przypomnę tylko, albo dla osób, które nie oglądają drugiego nagrania, zbiorczy rynek Emerging Markets bądź też KOSPI 100, czyli to są dwa takie mocne indeksy, jeśli chodzi o rynki wschodzące. One wybiły się w styczniu górą z formacji klina i przez kolejne tygodnie konsolidują się na mniej więcej podobnych poziomach, pozycjonując się do silnego ruchu odwrotnego. To wszystko, co się wydarzyło na tamtych indeksach, jest czymś jak najbardziej zgodnym z teorią falową. No i w przypadku indeksu WIG ten minimum, czyli wybicie szczytu, zostało osiągnięte. Przydałoby się jeszcze sforsować tak wyraźnie tą górną bandę klina. No i warto zwrócić uwagę oczywiście na trzy niższe punkty zaczepienia dla fali pierwszej, trzeciej i piątej, i to jest charakterystyczne w formacji klina kończącego. Na mniejszym interwale czasowym, podobnie jak indeks WIG20, indeks WIG buduje nam podwójnego wzrostowego zygzaka, fala W, fala X zakończona, no i budujemy falę Y. W przypadku tej fali Y mamy taką sytuację, że powstała nam fala A, następnie wielomiesięczna konsolidacja, no i ta poprawa sentymentu związana z bankami, odsunięcie w czasie orzeczeń, które prawdopodobnie mogą być dla banków negatywne, skutkowało tym, że udało się szerokiemu indeksowi WIG wybić górą z formacji trójkąta. Pierwsza, druga, trzecia fala za nami i prawdopodobnie finalizujemy trójkąta w ramach fali czwartej. Powinniśmy się jeszcze wspiąć na 70, przepraszam, tysięcy punktów, zbudować te wyraźne dywergencje i tym samym prawdopodobnie zakończyć ruch. Na indeksie SWIG być może również dojdzie do raz jeszcze poprawienia maksimum. W przypadku indeksu SWIG kształtujemy nieco inną strukturę, to tak naprawdę każdy indeks na warszawskim parkiecie kształtuje inną strukturę, bo na WIG-u mamy klina kończącego, w przypadku WIG20 mamy formację trójkąta i wieńczymy falę C w tejże formacji, a w przypadku SWIG-u mamy nieregularną korektę płaską bądź też korektę regularną. Wszystko zależy od tego, czy fala B wybije historyczny szczyt na SWIG-u, czy też nie. Jeśli chodzi o poszczególne branże, warto zauważyć zwrot, który nastąpił na bankach.
W przypadku zbiorczego indeksu WIG Banki doszło do przełamania najpierw lokalnych dołków, które wyznaczyły nam szczyt fali czwartej, a następnie do przebicia linii trendu. Dodatkowo mieliśmy dywergencję związaną ze szczytem pod fali trzeciej i piątej. No i to przełamanie też na wykresie godzinowym jest to dobrze widoczne. Mamy tutaj to przełamanie ma kształt klarownego impulsu spadkowego. W związku z tym można założyć, że zakończyła nam się fala C. W tej trójfalowej korekcie wzrostowej, ta trójfalowa korekta wzrostowa dokładnie jest widoczna w tym wykresie tygodniowym, fala A, fala B, fala C. No i zawracamy z bardzo istotnego miejsca, przepraszam Państwa, miejsca, gdzie mamy równość fal i 61,8% zniesienia Fibonacciego. Ostrzegawczy sygnał i przypomnę tylko, że na bankach nie doszło do zmiany informacji, tylko te informacje fundamentalne nam się przesunęły w czasie. Będziemy czekać na wrzesień, kiedy to zaplanowane jest posiedzenie SN-u. No i najprawdopodobniej banki zbudowały sobie strukturę pod powrót do trendu spadkowego. I na co warto zwrócić uwagę? Na praktycznie wszystkich bankach poza Aliorem mamy trójfalowe odreagowania. Trójfalowe odreagowania z falą B w postaci trójkąta. To jest nic innego jak korekta wzrostowa dominującego trendu i w perspektywie kilkunastomiesięcznej banki powinny przebić zeszłoroczne minima. W przypadku PKO BP mamy dokładnie taką samą sytuację. Wzrostowa fala A, fala B w postaci trójkąta, fala C. Oczywiście dochodzimy na wysokie zniesienie, natomiast proszę zobaczyć, jeśli jest to fala pierwsza i następnie kończyliśmy falę drugą, to takie zniesienie jest dla fali drugiej też charakterystyczne. Dwójka najczęściej zatrzymuje się na 61,8% zniesienia Fibonacciego fali pierwszej, natomiast jeśli nie zatrzymamy się na tym pierwszym zniesieniu, to idziemy na 78,6%. No i na tym zniesieniu się zatrzymało PKO BP, to wzniesienie było wzmocnione równością fal, była dywergencja, no i nastąpił pięciofalowy spadek, który złamał linię trendu. W przypadku Pekao S.A. oczywiście podobna sytuacja. No i praktycznie na każdym banku mamy zbliżony obraz techniczny z przełamanymi liniami trendu w większości przypadków. I tak jak Państwu mówiłem, gdzie widzimy obraz inny, to jest Alior, bo w przypadku Alioru ten wzrost ma postać impulsu. Impulsu z wydłużoną falą piątą. Oczywiście ten ruch też na Aliorze najprawdopodobniej się zakończył. No i powinniśmy teraz schodzić co najmniej gdzieś w okolice 21,50. Czyli i tak głęboka korekta czeka nas na Aliorze. Natomiast Alior ewentualnie mógłby wtedy robić tą alternatywę typu 1, 1, 2, natomiast równie dobrze ten ruch wzrostowy może być falą C w nieregularnej, wydłużonej korekcie płaskiej, i to oczywiście jest lepiej widoczne na wykresie długoterminowym, gdzie mamy od historycznego maksa, mamy falę pierwszą, drugą, trzecią i mamy trójfalowe podejście, które mogło nam zakończyć falę czwartą. To podejście zresztą zatrzymało się w okolicach 38,2, powyżej 23,6. Więc jak najbardziej ta fala czwarta mogłaby zostać zwieńczona na tym poziomie. Jeśli chodzi o Boś Bank, pokazywałem tu taką alternatywę w ramach formacji trójkąta, natomiast wybiliśmy się dołem i najprawdopodobniej ta alternatywa jest zanegowana i tym samym mamy opcję odwrotną i opcja odwrotna sugerowała, że powstał nam klin wprowadzający w ramach fali pierwszej na Bosiu, czyli mamy jedynkę, dwójkę i prawdopodobnie jakąś kolejną, czy też na przykład jedynkę, dwójkę i zaczynamy kolejną falę spadkową. Jak złamiemy ten lokalny dołek, to będzie sygnał zakończenia tej tendencji wzrostowej. W przypadku Ingu do zakończenia tej tendencji wzrostowej powinniśmy przebić okolice 170 zł, natomiast tu również możemy wyodrębnić klina wprowadzającego w postaci 1, 2, co by oznaczało możliwość powrotu do tendencji spadkowej. Podsumowując, sektor finansowy, może jeszcze kruka nie pokazałem, ale sektor finansowy wysyła nam sygnał sprzedażowy. Być może na kanwie innych sektorów uda się jeszcze poprawić to maksimum na WIG-u, natomiast główny, najważniejszy sektor w polskim rynku ewidentnie pokazał sygnał sprzedażowy. Zakończona trójfalowa korekta, no i możemy sobie wyobrazić, że może nam się jakieś delikatne przesilenie zacząć rozwijać przez okres wakacyjny, no i tym samym układ znowu pozycjonuje się do jakiejś negatywnej informacji we wrześniu, kiedy jest zaplanowane
posiedzenie SN-u. No i w przypadku Kruka również zakończyliśmy prawdopodobnie wydłużoną falę piątą. Na razie od szczytu na Kruka ten spadek wygląda impulsowo, a podejście jest trójfalowe. Więc jeżeli faktycznie taki kształt przybierze ten ruch wzrostowy, będzie to wyraźne wskazanie na to, że zakończyła nam się korekta wzrostowa i powinniśmy wracać do trendu spadkowego. Sektor wygląda nieciekawie, no i z perspektywy technicznej powinno się go niedoważać. Jeśli chodzi o sektor gamingowy, czy szerzej mówiąc technologię, najprawdopodobniej na gamingu kręcimy trójkąta w ramach fali czwartej. Jeśli tak, to mamy zakończoną tak naprawdę falę A w tej formacji trójkąta, choć równie dobrze całościowo ta korekta mogłaby się zakończyć, bo fala druga ma kształt korekty płaskiej, więc fala czwarta jako zygzak też nam pasuje. Pamiętajmy o tym, jak zachowują się technologiczne Nasdaq 100 i Nasdaq Composite, które mocno odbiły w ostatnich tygodniach, ustanowiły historyczne maksima, wymazały cały reflacyjny trade. No i to oczywiście też było jakieś chociaż lokalne wzmocnienie dla polskiego gamingu. CD Projekt dalej wygląda nieciekawie. Mamy zbudowaną falę pierwszą, falę drugą, falę trzecią i albo zakończona już czwórka w postaci trójfalowej korekty, bądź też kręcimy formację trójkąta. Niezależnie od scenariusza, poniżej 100 zł w długim terminie CD Projekt powinien zmierzać i to, co jest kluczowe, cały czas brakuje na tym walorze kapitulacji. W przypadku Playwayu najprawdopodobniej trójfalowe odreagowanie już również się zakończyło. Na mniejszym interwale czasowym ten ruch spadkowy na siłę da radę rozpisać jako impuls z trójfalowym odreagowaniem, choć na dobrą sprawę też można się pokusić jeszcze o taki scenariusz w przypadku Playwaya, czyli falę A, falę B i falę C. W każdym bądź razie w perspektywie średnioterminowej będziemy kształtować, bądź już zakończyliśmy tą falę drugą. No jak pęknie dołek fali pierwszej, zostanie złamana linia szyi i Playway prawdopodobnie będzie głęboko się korygował poniżej 200 zł, bo tam wypadają zasięgi spadkowe po wydłużonej fali piątej. W przypadku Ten Square Games ta informacja o tym, że główna gra spółki została dopuszczona na rynek chiński, prawdopodobnie mogła zwieńczyć nam tą krótkoterminową korektę. Mamy tutaj wprowadzającego klina spadkowego, potencjalnie fala pierwsza, druga. Mamy formację RGR, oczywiście w długim terminie mamy wydłużoną falę piątą, więc zasięg spadków znowu poniżej 200 zł. Natomiast ten ruch można rozpisać jako klina wprowadzającego z trójfalowym ruchem kontrującym do niego. Jeszcze zobaczmy tylko na godzinówce. No i ten spadek na godzinówce typowo znowu przybrał formę wprowadzającego klina. Czyżby jedynka, dwójka i powrót do tendencji spadkowej? No tak to trochę wygląda w przypadku Ten Square Games. No i zarówno CD Projekt, Playway, jak i Ten Square Games pozycjonują się do ruchu spadkowego. Tam, gdzie mamy jeszcze szansę na wzrosty w gamingu, to ewentualnie 11bit i Ultimate Games. Oba zresztą walory bardzo podobnie wyglądają, czyli mamy falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą. Czwarta w postaci trójkąta i dopóki nam dołek fali C i dołek fali A trzyma, dopóty popyt może wygenerować tą nową tendencję wzrostową na 11bicie. I dokładnie analogicznie wygląda Ultimate Games. Tu też mamy jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę. Dopóki dołek w postaci fali C, a dokładniej fali A trzyma, dopóki te dołki trzymają, to mamy szansę na jeszcze jeden zryw popytu. Teoretycznie CI Games, podobnie zbudowana fala A, formacja trójkąta, z której wybiliśmy się górą. Na razie podejście impulsowe z trójfalową korektą. Jeżeli z tych poziomów zaczniemy się odwracać i nie przebijemy tej czerwonej linii 1,30, czyli dołka fali B, to mamy szansę na nowe szczyty, na przebicie dołka fali A i zbudowanie pięciu fal wzrostowych, które zakończą na falę C. W długim terminie powstałaby oczywiście struktura negatywna, natomiast w krótkim i średnim terminie byłaby to szansa do wzrostu, więc być może Ultimate Games, CI Games 11bit ma szansę na wzrost, natomiast główna trójca, czyli Ten Square Games, Playway i CD Projekt od strony technicznej wygląda po prostu nieciekawie. Klasyczna technologia, czyli taka infrastruktura raczej technologiczna,
czyli Asseco i Comarch. W przypadku Asseco Poland wybiliśmy tą czerwoną linię trendu spadkowego, ostatnią zaporę przed historycznymi szczytami i otworzyliśmy sobie drogę do tych 92 czy też 100 zł i tam też Asseco Poland mógłby zmierzać. No i w przypadku Comarchu również uważam, że mamy tutaj szansę na kontynuację tej tendencji wzrostowej, która w przypadku Comarchu mogłaby zmierzać nawet w stronę 400 zł. Czyli jeśli technologia, to zdecydowanie bardziej Asseco i Comarch, aniżeli sektor gamingowy. No a oczywiście wygranym ostatnich tygodni jest Allegro i ten układ techniczny bardzo mocno z Państwem eksploatowałem przez ostatnie tygodnie, pokazywałem go w licznych atrakcjach dnia. No i mamy taki typowy trójfalowy układ wzrostowy. Mamy falę A, falę B i falę C. Do tej pory pokazywałem go jako falę A, formację trójkąta w ramach fali B i falę C. Zamiast tej formacji trójkąta jest to jednak klasyczne podejście, czyli fala A w postaci klina. Często o tym mówię, że jeżeli mamy formację trójkąta, ona się często przenika z formacją klina i też na odwrót, więc trójfalowe podejście to podejście powinno się kończyć w strefie 69-71. I teraz, jeśli faktycznie dojdziemy do tej strefy i następnie pojawi się silny ruch odwrotny, który najdzie nam na dołek fali A, no to wracamy do trendu spadkowego i spadamy na 40 parę złotych. Natomiast alternatywa jest taka, że powstanie nam formacja trójkąta i podejdziemy raz jeszcze wyżej. To oczywiście jest jak najbardziej możliwe. Po zakończeniu fali pierwszej możemy mieć albo korektę WXY, albo chyba nawet lepiej by to wyglądało jako ruch A, B, C. No i wtedy byśmy potrzebowali 1, 2, 3, 4, 5 do tej sekwencji. No i oczywiście też idealnie dla fali drugiej to jest zniesienie 61,8, więc coś takiego mogłoby nam się ewentualnie pojawić. Najprawdopodobniej jak osiągniemy okolice 71, będziemy mieli dywergencję, więc potencjalnie ten cały ruch wzrostowy, który pokazywałem z okolic 58 zł, mógłby się sfinalizować 20% wyżej, zysk do zainkasowania i następnie należy się przyglądać, czy przypadkiem Allegro nie będzie wracać do tendencji spadkowej. Przepraszam Państwa. Idziemy dalej. Energetyka cały czas wygląda pozytywnie, zwłaszcza, że obecnie mamy ciekawe miejsca do akumulacji, zarówno PGE, Tauronu i Enei. W przypadku PGE prawdopodobnie możemy finalizować falę C w formacji trójkąta i tak naprawdę fala C to jest pierwsze miejsce, gdzie należy otwierać pozycję długą w formacji trójkąta. Fala E to oczywiście drugie miejsce. Jedynka, dwójka i prawdopodobnie podfala 1, 2, 3, 4. No i potem ruch wzrostowy w stronę 14 zł byłby tutaj prawdopodobny. Bardzo buliszowo wygląda PGE. Podobnie jak Tauron, w Tauronie mamy jedynkę, dwójkę, jedynkę, dwójkę, znowu jedynkę, dwójkę. Trójfalowa korekta zatrzymana na wsparciu i powinniśmy się odwracać i zmierzać gdzieś nawet w stronę 6-7 zł. No i także silne wsparcie na Enei zostało nam tutaj zaoferowane. Cofamy się do tej szerokiej strefy wsparcia, gdzie potencjalnie mogłaby nam się kończyć fala czwarta, bądź też podfala druga, czyli albo jest to 1, 2, 3, 4, 5, tak jak na PGE, albo jak na Tauronie, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Strefa wsparcia i również Enea wygląda na opcję do kupna. Cały sektor wygląda mega bullishowo, jest to absolutnie mój techniczny top pick na rynku. Jeśli chodzi o paliwa, PKN Orlen i Lotos blisko sygnałów ostrzegawczych, tak naprawdę PKN już ten sygnał ostrzegawczy wygenerował, bo mamy zrealizowane te trójfalowe odreagowanie. W długim terminie mówiłem Państwu o tym, że kształtujemy zygzaka, klasycznego zygzaka wzrostowego po pięciofalowym impulsie. Pamiętajmy o tym, zarówno PKN, jak i Lotos, pięć fal spadkowych i tych pięć fal spadkowych to jest początek bessy trendu spadkowego. Oczywiście po tych pięciu falach pojawiła się ogromna korekta wzrostowa, ponad 100% upside tej korekty. Natomiast z perspektywy technicznej jest to tylko korekta wzrostowa, tym bardziej, że trójfalowa, idealnie wręcz zakończona. I następnie po tym ruchu mamy klina wprowadzającego. W tym klinie wprowadzającym mamy tutaj pięć fal zaczepienia, została złamana nam linia trendu wzrostowego. No i najprawdopodobniej powinniśmy już powracać do tej tendencji spadkowej i tym jakby sygnałem potwierdzającym będzie złamanie dołka fali B, czyli 63,30.
okolice 63-80. Lotos, równie ostrzegający sygnał nam wysyła. Też mamy trójfalowe odreagowanie. Lotos relatywnie w stosunku do PKN-u był słabszy i niestety ta słabość się utrzymuje. Lotos nie nadgania PKN-u. No i to, co jest najbardziej martwiące z mojej perspektywy, czy z takiej perspektywy bullishowej, mamy falę A, falę B w postaci trójkąta, oczywiście zygzak, to wszystko nam gra. No i następnie mamy coś takiego, że notowania zaczynają na siebie nam nachodzić, tak? Czyli mamy nowy szczyt, dołek, kolejny szczyt, dołek, który nam nachodzi na wcześniejszy szczyt, kolejny szczyt, dołek, który nam na kolejne szczyty nachodzi. No i to wygląda typowo jak klin kończący w ramach fali C. A jeśli przebijemy się dołem, wybijemy dołek fali czwartej czy też fali drugiej, no to będzie potwierdzenie, że ten klin definitywnie jest zakończony, zwłaszcza, że ten klin jest pięknie potwierdzony trzema punktami podparcia na dywergencji. Moim zdaniem to jest tyle, co mógł zrobić Lotos. Liczyłem na więcej, na podejście w stronę 64 zł, ale najprawdopodobniej tego podejścia nie będzie i to jest sygnał ostrzegawczy, że należy zamknąć pozycję na Lotosie, bo szykuje nam się niestety coś takiego. Tym bardziej, że sektor też w Stanach Zjednoczonych, sektor wydobycia paliw i wydobycia wygląda na finalizację ruchu, również ropa wygląda na finalizację ruchu, pewnie przy mocno spadającej czy rozpoczynającej się korekcie na ropie naftowej, pewnie i te marże dla Lotosu i PKO teoretycznie miałyby szansę na popsucie się, więc byłby jakiś fundament również do tego ruchu spadkowego. Od strony technicznej są to piękne sygnały sprzedażowe. One na razie jest to hipoteza, bo nie ma tu jeszcze takiego twardego potwierdzenia. Natomiast dla mnie, jako dla technika, osoby stosującej teorię fal Eliota, są to sygnały do zamknięcia pozycji. W przypadku Pegningu mamy taki dość niejasny scenariusz, bo teoretycznie pięknych 5 fal wzrostowych zostało zakończonych i powinniśmy się korygować w stronę 4 zł. Natomiast od szczytu jedynki mamy 3 fale spadkowe, 3 fale wzrostowe, ale szczyt nie został poprawiony. Albo to jest jeszcze jakaś większa sekwencja wzrostowa, albo jest to jakiś układ klina wprowadzającego, który zbuduje nam dopiero jedynkę, bądź też, czyli czegoś w tym rodzaju. Czyli mamy jakiś układ klina wprowadzającego 1, 2, 3, 4, 5. Dopiero by powstała RGR, dopiero by był taki wyraźny, widoczny sygnał spadkowy. Ewentualnie mamy jakąś jedynkę, dwójkę, nieregularną korektą płaską, ale to się rzadko, rzadko zdarza. Jeśli poprawimy szczyt, powstaje nam dywergencja, no i również Pegnik wysyła ten sygnał ostrzegawczy, czyli cały sektor paliw, tak jak i finansówki, sygnały do pozbywania się. Jeśli chodzi o cyfrowy Polsat i Orange, tu niewiele się dzieje, natomiast mamy zakończoną falę B w nieregularnej korekcie płaskiej A, B, C. No i czas na rozwinięcie tej spadkowej fali C, a na Orange'u mamy zakończoną formację trójkąta. Wprawdzie pierwsze zetknięcie z dolnym ramieniem trójkąta nie wygenerowało ruchu spadkowego, natomiast tutaj możemy rozpisać sobie impuls spadkowy i być może trójfalowe odejście. Może odejdziemy na 7,30, natomiast najprawdopodobniej w kolejnych miesiącach ten ruch spadkowy na orężu powinien powrócić. Budowlanka niestety też wysłała nam sygnały zadyszki. Mieliśmy oczywiście odcięcie dywidendy na Torpolu, natomiast to odcięcie dywidendy niestety wysłało także nam fenomenalny sygnał techniczny. Proszę zobaczyć, pokazywałem to alternatywę, czyli fala piąta, która jest równa fali pierwszej na tym punkcie. Następnie mieliśmy mały wzrost i powstała nam tutaj dywergencja, malutka dywergencja. No i to był sygnał do ucieczki z Torpolu. Mówiłem o tym, że należałoby przynajmniej zmniejszyć pozycję, jeśli nie w całości zrealizować zysk. No i odcięcie dywidendy, tąpnięcie, potem rynek jeszcze poprawił 5% w dół. Siedzimy na linii trendu, ale wygląda na to, że ten impuls wzrostowy na Torpolu się zakończył, czyli jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka i możemy, jak złamiemy ten poziom, to będziemy zmierzać w stronę 11,80 i następnie zdecydowanie niżej. Wcześniej trakcja wysłała nam sygnał o zakończeniu ruchu wzrostowego, a również teraz i Budimex wygląda nieciekawie, gdyż złamał nam średnią kroczącą, a jeśli inaczej poprowadzimy linię trendu, to Budimex również przełamał nam tą linię trendu, czyli Budimex również wygląda tak, jakby miała nam się aktywować ta różowa, negatywna perspektywa. No i cały sektor budowlanki zaczyna się przekręcać. Ostatnim jest oczywiście Airbud. Airbud na kanwie debiutu
debiutu spółki, w której ma udział, oczywiście mocno także zyskiwał z tego trójkąta, wybił się kurą drugie tyle. Natomiast od strony technicznej Erbut i Azbis to są spółki, gdzie mamy ewidentnie szaleństwo. Na wykresie w skali miesięcznej mamy pionowe świece, wykupienie na poziomie 90 kilku punktów. Te wydłużenie fali C, tego już tu ewidentnie nie ma. Natomiast po wybiciu, proszę zobaczyć, że po wybiciu z tego trójkąta, pierwsza, druga, trzecia, czwarta fala, i następnie 1, 2, 3, 4, 5. Wydłużenie na wydłużeniu, jakiś gigantyczny układ hiperboliczny, z którego prawdopodobnie tąpniemy na 30 zł albo i niżej. A od strony krótkoterminowej zakończona formacja trójkąta. No i tak jak Państwu mówiłem, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. Tu na czterogodzinówce widać tego małego trójkąta. No i tak, dywergencja oczywiście na dywergencji. No to jest ewidentnie sygnał, uciekaj. No bo Airbus, ruch jakby korekcyjny z tego Airbudo po prostu wymarzy zdecydowaną część zysków, czyli no budowlanka również wygląda nieciekawie. No i nie ma co się dziwić, bo poszczególne branże jakby współgrają z tym, co pokazuje nam WIG. WIG pokazuje sygnał, że ten trend gaśnie. Ten pokazuje sygnał, że to jest koniec, że to jest ostatnia aria wzrostów przed nami. Być może, jeśli z tego trójkąta wybijemy się górą. Natomiast to, co miało być siłą napędową, ewidentnie nam się odwraca, bo tak odwraca nam się finansówka, technologia odwróciła się znacznie wcześniej, budowlanka dostaje zadyszki. No i tak naprawdę nie ma co trochę ciągnąć tych wzrostów. Oczywiście mamy tą energetykę, ale to jest za mało, bo ona sama mało waży w całym indeksie. Mamy także klasycznych deweloperów, ale Dome Development wcześniej wysłał sygnał, wybijając się z klina dołem. No i to jest ewidentnie sygnał rozpoczęcia ruchu spadkowego, zresztą z przepięknego poziomu technicznego. Podobny sygnał także nam zaczyna wysyłać Develia. Więc ewidentnie widać, że cały rynek zaczyna się pozycjonować na silny ruch spadkowy w kolejnych miesiącach. No i prawdopodobnie po dobiciu szczytu z tych formacji trójkąta na WIG20 powinniśmy mocno zmniejszać zaangażowanie w akcjach, no i liczyć się z możliwością silnych ruchów spadkowych. Jeśli chodzi o ochronę zdrowia, Neuka przynajmniej z sygnałem do realizacji zysku, no i ogólnie większość spółek wygląda, powiedzmy, tak sobie. Celon Pharma teoretycznie może jeszcze wygenerować ruch wzrostowy w tym klinie, natomiast ten klin coraz mniej wygląda jak klin. No, niespecjalnie jakby ten układ techniczny mi się podoba. W przypadku Biotonu mieliśmy tą klasyczną formację trójkąta. Ona oczywiście może cały czas działać, natomiast dołek został pogłębiony. No i ten ruch spadkowy także ma kształt pięciofalowy, więc pytanie, czy ten układ się jeszcze utrzyma, czy nie doszło tutaj do negacji. A Biomet oczywiście powinien, przepraszam, z tego układu tąpnąć na również nowe minima w stronę poniżej 4 zł. WIG20, no przede wszystkim KGHM, tu jest zależny od miedzi. Na razie mamy jakiś teoretycznie zalążek klina, natomiast proszę zobaczyć, że równie dobrze możemy sobie tutaj wygenerować taki schemat RGR, lewe ramię, głowa, prawe ramię. Spadek może nie jest na razie impulsowy, chociaż tu też różnie można go interpretować, bo możemy sobie wydłużoną falę piątą rozliczyć. Jeśli nam dojdzie do tego scenariusza spadkowego na miedzi, o którym mówiłem w drugim nagraniu, no to KGHM będzie się mocno korygował również w stronę 3 zł, a jako że bardzo dużo teraz waży w indeksie, będzie mocno ciągnął indeks w dół. JSW większy ruch korekcyjny, ale prawdopodobnie 25 na horyzoncie. Na Eurocashu prawdopodobnie mieliśmy tutaj formację trójkąta. Fala A, fala B, fala. No to już nie jest raczej formacja trójkąta, raczej się z tego wybija. Po prostu ABC, jedynka, dwójka, no i przechodzimy na ten ruch spadkowy. Ten alternatywny trójkąt też nam sugeruje możliwość powrotu do spadków. Pytanie, co z Dino, bo w przypadku Dino na czterogodzinówce mamy potencjalnie falę pierwszą, drugą, natomiast równie dobrze po zakończeniu tej sekwencji wzrostowej mógł być to trójkąt A, B, C, D, E. Potrzebujemy jakiegoś ruchu spadkowego, małego bądź większego, bądź ten trójkąt może się jeszcze kształtować. Dopóki nie przebijemy dołka fali pierwszej, to mogą powstawać tutaj różne warianty konsolidacyjne, z których raz jeszcze wybijemy się górą.
Natomiast Dino potencjalnie także wygląda dość niebezpiecznie, bo jeżeli jest to jedynka, dwójka, jakbyśmy mieli schodzić niżej na Dino, no to pojawia nam się ryzyko zrealizowania tej formacji RGR. No i LP, który ostatnio bardzo silnie się zachowywał, tego trójkąta pokazywałem Państwu. Przepraszam Państwa, pokazywałem w atrakcji dnia. Wybiliśmy się z tego trójkąta górą. Jedynka, dwójka, trójka za nami. Prawdopodobnie budujemy czwórkę. Być może jeszcze jeden ruch. Być może jeszcze jeden ruch wzrostowy. No i po tym jednym ruchu wzrostowym pewnie kolejna dywergencja. No i to powinien być punkt zwrotny na LPP. Jeśli chodzi o MWIG, przede wszystkim mam tutaj bardzo ciekawy układ na GPW i dzisiaj GPW zostało potraktowane w atrakcji dnia, odświeżająco, przypominająco Państwu tego trójkąta. Przez wiele miesięcy Państwu pokazywałem, wybiliśmy się z niego górą, plus 20% zrobiło GPW, ale to tak naprawdę chyba początek wzrostu. Mamy falę pierwszą, trzy fale korekty w ramach fali drugiej, skorygowaliśmy się do linii trendu, która jest teraz wsparciem, no i powinniśmy zmierzać w stronę 55 bądź 62, więc bardzo fajnie wygląda GPW. No i podobny układ może być na Amice w długim terminie. Mamy falę A i budujemy zygzaka wzrostowego, który może zakończyć falę B. Jedynka, dwójka, też linia trendu. No i teoretycznie te wzrosty w stronę 240 zł mogły być realizowane. W średnim terminie Amica, jak i GPW mają szansę na kontynuację wzrostów. No i świetnie również wygląda Famur, który mógł zakończyć już nam falę Y i falę drugą. To odreagowanie na famurze ma kształt impulsu. Budujemy teraz trójfalową korektę i teoretycznie otwieramy sobie drogę na famurze do kolejnych wzrostów, do kontynuacji ruchu wzrostowego. Jeśli chodzi o kolejne spółki, cały czas mamy bardzo mocną grupę Kęty. Natomiast ja tu tylko przypominam, mamy teraz dywergencję dodatkowo, tak? Nie dość, że jesteśmy w strefie skrajnego wykupienia, to ten ruch wzrostowy dobudował nam teraz dywergencję na kętach. No i tak naprawdę to jest chyba tyle, co powinny zrobić kęty. Mamy wydłużenie fal piątych. Po wydłużeniu fal piątych zasięgi spadków to jest 280 zł. To nastąpi prawdopodobnie wtedy, kiedy skończy się ruch wzrostowy na surowcach, na stali. Na stali na razie mamy hiperbole, tak jak kilka tygodni temu na drewnie. Te ruchy wzrostowe nam ustaną, to i prawdopodobnie ten klin na kętach się zrealizuje. Idziemy dalej. Na Wieltonie pokazywałem Państwu formację trójkąta, natomiast wybiliśmy się z niej dołem. No i pytanie, czy Wielton już nie rozpoczyna jakiejś większej sekwencji korekcyjnej. Mieliśmy tutaj dywergencję, trójkąt został zanegowany, więc teoretycznie powinniśmy rozpoczynać falę drugą, której oczywiście targetem będzie jakieś zniesienie Fibonacciego, czyli albo 7 zł, gdzie mam 50%, ale raczej w stronę 6 zł Wielton mógłby zmierzać. I mam też bardzo solidny tutaj ruch spadkowy na Amreście, który powinien nam tworzyć falę drugą. Mamy WX, najprawdopodobniej gdzieś możemy budować falę A, B, C. 20 z okolice 21 zł mogą być ciekawe miejsce na ewentualne odreagowanie na Amreście, ale na razie oczywiście cały czas sprzedaj. No i w końcu można też, mogę Państwu pokazać jakiś układ techniczny dla Pepco. Proszę zobaczyć, pierwsza, druga, trzecia, czwarta fala, oczywiście zejdziemy na jakąś godzinówkę i dodatku dywergencja między trójką a piątką, tak? Czyli mamy jedynkę, dwójkę, falę trzecią, następnie ABC, fala czwarta. No i pewnie kolejny ruch. 1, 2, 3, 4, 5. Wieńczy nam się układ wzrostowy, mamy dywergencję. No i Pepco powinno przynajmniej rozpoczynać trójfalową korektę zmierzającą gdzieś w stronę może 45 zł. To nie jest dużo, to jest 10%, ale po zakończonym impulsie taka sekwencja spadkowa mogłaby na Pepco się pojawić. Idziemy dalej. Zaczynamy od SWIG-u. W przypadku SWIG-u i dokładnie autopartnerze. W przypadku spółki Autopartner najprawdopodobniej dochodzi do finalizacji tego klina kończącego w ramach fali piątej. Pokazywałem Państwu w atrakcji dnia Autopartnera, gdy byliśmy mniej więcej 10% niżej na auto. Oczywiście się wszystko rozjechało, jak to w tym programie często bywa. Byliśmy 10% niżej na autopartnerze.
Dobrze, potem chyba to poprawię. Byliśmy 10% niżej na autopartnerze, zbudowaliśmy najprawdopodobniej falę czwartą. Ten klin rozszerzający się, klin kończący nie wygląda jakoś specjalnie świetnie. Natomiast jest on ładnie potwierdzony dywergencją. Mamy do tego zielonego klina. Więc moim zdaniem do poprawienia 12,40, może gdzieś w stronę 13 zł ten ruch wzrostowy na autopartnerze mógłby się skończyć. On by też korespondował z tym ruchem na Intercarsie, bo tu też mamy 5 fal wzrostowych, lepiej na tygodniówce to widać. 5 fal wzrostowych, jest też dywergencja już na szczytach. No i niewykluczone, że cała branża mogłaby wchodzić w jakąś sekwencję korekcyjną po zrealizowaniu tego ruchu. Na Stalexporcie czekam na spadkową falę C, więc na razie się nic nie zmienia. Podobnie na Wawelu czekamy też na ten jeszcze jeden ruch spadkowy do zrealizowania fali drugiej i RGR. Natomiast jeśli chodzi o TOE, mamy tutaj znowu pewien sygnał ostrzegawczy, bo jest formacja klina kończącego, cena jeszcze jakoś porusza się po tej linii trendu, natomiast najprawdopodobniej TOE wygląda na sfinalizowany trójfalowy układ wzrostowy i powrót sekwencji spadkowej. ASBIS jest moment przed wygenerowaniem sygnału spadkowego. Jeszcze ten klin wprowadzający nie jest skończony. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka zakończona i czekamy na ostatni ruch w dół, czyli w idealnym scenariuszu ASBIS powinien zbudować coś takiego. Skończyć klina, odreagować w ramach fali drugiej i powrócić do silnej tendencji spadkowej. Ten klin nie jest skończony, więc sygnał nie jest jeszcze potwierdzony. Natomiast oczywiście większy interwał czasowy to jest gigantyczna dywergencja, zwłaszcza proszę zobaczyć, jak to wygląda na wykresie miesięcznym, dwie spadające gwiazdy, no i zasięg spadków na SBIS-ie to jest 80% w dół. Cały czas przypominam, po takich hiperbolicznych wzrostach, po takim kształcie bańki spekulacyjnej, 80% to jest naturalna korekta następująca po takim ruchu. Wotum teoretycznie może poprawić ten dołek w rejonie 15-20, natomiast będzie się to wiązało z ukształtowaniem prawdopodobnie tej fali drugiej nieco niżej, ale w długim terminie wotum cały czas ma szansę na to pchnięcie górą, więc wygląda cały czas jakby bullishowo w średnim, długim terminie. Herkules również prawdopodobnie mógł sfinalizować falę C, czyli jeszcze D, E przed nami i co najmniej pchnięcie na 2,14. Jeśli chodzi o Sanok, najprawdopodobniej na Sanoku mamy zbudowaną falę pierwszą, drugą, trzecią i rozpoczęliśmy formację trójkąta A, B, C, potem D, E, koniec czwórki i wybicie górą. Sanok wygląda jak najbardziej pozytywnie. No i podobnie jak Kino Polska identyczny układ. 1, 2, 3 i mamy A, B, C, potem D, E, koniec czwórki i wybicie górą. Na Rainbowle niestety ta mała formacja trójkąta została zanegowana. Pokazywałem to Państwu mówiąc o tym, że należy się ewakuować z Rainbowa. 20% Rainbow tąpnął. No i powinien dalej rozwijać korektę, bo ta korekta, którą on będzie rozwijał, co najmniej ma korespondować z tym trójfalowym ruchem wzrostowym, czyli raczej dłuższy okres korekcyjny na Rainbowle przed nami. I na końcu Apator, który pojawił się w piątkowej atrakcji dnia. Mamy sfinalizowanego trójkąta, próbę wybicia górą i otwieramy sobie drogę do 28 zł. Na dzisiaj to wszystko w tygodniu na GPW. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jak zwykle do odsłuchania drugiego nagrania i słyszymy się w przyszłym tygodniu.